Trzeba nam odpocząć, Maryś. Musisz nabrać sił na jutrzejszą dalszą wędrówkę. Patrz, Jezus już śpi. O czym tak myślisz? Pamiętam zwiastowanie, a dziś się spełniło. Myślę o przyszłości naszego maleństwa. Maryjo, to dziecię będzie niezwykłe. Wszak to mój syn umiłowany. Uczyni on wiele dobra w świecie i odkupi człowieka ode złego. Kim jesteście? Czego od nas chcecie? Szukamy nowonarodzonego króla żydowskiego. Ujrzeliśmy jego gwiazdę na wschodzie. Oddajmy mu pokłon. Prosimy, pokażcie nam dziecię. Co to za zbiegowisko? Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz kazał nam takie ukamieniować. Co ty mówisz? Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Nie, panie. I ja ciebie nie potępię. Idź. I od tej chwili już więcej nie grzesz. Zobacz, kto to idzie. Niemożliwe, to Jezus z Nazaretu. Jezusie, ulituj się nade mną. Co chcesz, abym ci uczynił? Panie, żebym przejrzał. Przejrzyj. Twoja wiara cię uzdrowiła. Panie, gdybyś ty był, mój brat by nie umarł. Twój brat zmartwychwstanie. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Każdy, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i we mnie wierzy, żyć będzie. Na wieki. Wierzysz w to? Wierzę w to, że jesteś Bogiem. Ojcze, dziękuję, żeś mnie wysłuchał. Wiem, że jesteś po to, byś udowodnił wszystkim, żeś ty mnie zesłał. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Ten kielich to moje przymierze we krwi mojej, która będzie za was wylana. To czyńcie na moją pamięć. Zaprawdę powiadam wam, któryś z was mnie zdradzi, ten, który ze mną je. Czyżby ja? A ja? A może ja? Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród. Odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i podaje się za Mesjasza, króla.
Cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostać i uwolnić. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się podaje za króla, sprzeciwia się Cezarowi. Co więc on zrobić z Jezusem, którego nazywa się Mesjaszem? Na krzyż z nim! Weźcie go sobie, ukrzyżujcie. Wszystko dobrze. To tylko sen. Masz rację. To był tylko sen, ale taki bardzo realny. O przyszłości naszego syna. Jeśli ma być taki jego los, niech się stanie według twojego słowa.